Teraz polityka. Ostatni tydzień kampanii wyborczej do Europarlamentu kandydaci rozpoczęli od apelu o udział w wyborach. Wysoka frekwencja może dać okręgowi dolnośląsko-opolskiemu wymierne korzyści. Twierdzą wszyscy bez względu na przynależność partyjną. Jakub Mielczarek. Wysoka frekwencja może sprawić, że wzrośnie liczba mandatów na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. To ważne dla dobra regionu, przekonywali kandydaci. Możecie Państwo głosować na kogo chcecie. Zależy nam przede wszystkim na to, żebyście głosowali. To są zbyt ważne wybory, żeby zostawać w domu. Adam Hoffman i Mariusz Antoni Kamiński przyjechali do Wrocławia wspierać jedynkę z listy Prawa i Sprawiedliwości, Dawida Jackiewicza. Dawid jako były wiceminister Skarbu Państwa, ale również wiceprzewodniczący Komisji Skarbu Państwa jest naszą twarzą w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego. To on jest twórcą programu Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o energetykę. Dawid Jackiewicz wyzwał dziś na słowny pojedynek lidera listy Platformy Obywatelskiej Bogdana Zdrojewskiego. Proponuję, abyśmy starli się w debacie, merytorycznej debacie o przyszłości Europy. Mam nadzieję, że nie odrzuci pan tej propozycji, że tych kilka dni, które pozostały do wyborów, spożytkujemy w ten sposób. Platforma Obywatelska stawia na kobiety. Drugą pozycję na liście z okręgu dolnośląsko-opolskiego zajmuje Danuta Jazłowiecka. To jest szalenie ważne, żeby kraj, który najwięcej korzysta z pomocy Unii Europejskiej, który najdynamiczniej rozwija się, żeby ten kraj też uczestniczył tak aktywnie, jak aktywnie i jak z ochotą Unia Europejska finansuje nasze różnego rodzaju przedsięwzięcia. Symboliczny kagarek oświaty zanieśli dziś do siedziby PO studenci, których wspierał Kazimierz Ujazdowski z PiS-u. To głośne nie dla opłat za drugi kierunek studiów. Jeśli mówimy o tym, że chcemy wspierać aspiracje młodego pokolenia w Europie, to musimy zacząć od swojego gospodarstwa, od swojego prawa i od tego, co dajemy młodym ludziom. Najbliższe lata to doskonały czas na zdobycie unijnych dotacji dla małych i średnich rodzinnych firm, przekonuje Jerzy Tutaj. Chcemy, żeby przedsiębiorcy tworzyli w przyszłości to PKB. Oni będą decydować właśnie o ilości kilometrów wyremontowanych, wybudowanych, o prowadzeniu szkół, szpitali. Dlatego są dla nas najważniejsi. Mniej biurokracji, mniej urzędników, a więcej pieniędzy na innowacyjność i nowe technologie. To postulat kandydatów do Europarlamentu z list Solidarnej Polski. 80% urzędników europejskich zarabia więcej niż prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, a tak naprawdę zakres ich kompetencji jest jedynie odtwórczy. Wrocław, Jakub Mielczarek.